Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Maker. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Platforma czy też system Maker jest to dosyć rozbudowany projekt składający się m.in. z prawdziwie zdecentralizowanego stablecoina o nazwie DAI i między innymi też systemu pożyczek. Maker jest przedstawicielem projektów typu DeFi, czyli Decentralized Finance. Jest to też równie bardzo ciekawe zagadnienie i tak naprawdę w kontekście tego zagadnienia wypadałoby omówić ten projekt. Niemniej jednak w tym odcinku zajmę się typową dla tego typu właśnie serii analizą technologiczną tego projektu. Natomiast dajcie znać w komentarzu, czy ewentualne filmy w zakresie właśnie technologii, czy też platform DeFi są w obszarze Waszych zainteresowań. Tutaj parę słów jeszcze o stablecoinie DAI, zanim przejdziemy do omówienia całego projektu. Stablecoin ten jest chyba jedynym do tej pory prawdziwie zdecentralizowanym stablecoinem, który trzyma wartość do dolara. Jego wartość jest z nadmiarem pokryta zatrzymanymi właśnie w obszarze tego projektu asetami, w tym przypadku Ethereum. Także tutaj występuje tak naprawdę pełne bezpieczeństwo korzystania z tego zdecentralizowanego stablecoina, ponieważ mamy w smart kontraktach zapisane to, że jest on pokryty, jego wartość jest pokryta w Ethereum i nie jest to produkt tak jak inne, na przykład stablecoiny typu Tether czy typu USDC z Coinbase'u, które po prostu zostały wypuszczone na rynek przez prywatne firmy. Stablecoin DAI jest typowo zdecentralizowanym właśnie stablecoinem. Także jeszcze raz prośba do Was, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o przyjrzeniu się właśnie projektom z zakresu DeFi, ale właśnie w kontekście tych zdecentralizowanych finansów, czyli finansów, które może w przyszłości zastąpią obecny system finansowy. Tymczasem projekt Maker, jeśli chodzi o portal CoinPaprika, zakładka Code Progress. Tutaj widać jakąś aktywność w kontekście tego projektu. Przypominam, że głównie tutaj mówimy o smart kontraktach właśnie na Ethereum, dlatego postaram się pokazać Wam, na co ewentualnie zwracać uwagę, gdy analizujemy tego typu projekty i co tutaj tak naprawdę jest istotne właśnie w kontekście otwartego źródła takiego projektu. Jeśli chodzi o GitHub, strona główna organizacji na GitHubie, organizacja MakerDAO, zweryfikowana po stronie GitHuba. Przypominam, że daje nam to informację taką, że właścicielem domeny MakerDAO jest ta sama organizacja, która jest właścicielem organizacji MakerDAO na GitHubie i to właśnie znaczy ten znaczek Verified na GitHubie. Mamy tutaj mnóstwo repozytoriów, bo aż 155, czego 6 zostało przypiętych przez właśnie organizatorów i uznanych jako główne. Pokrótce może wybiorę kilka z nich i odniosę się w konkretnym, specyficznym dla siebie tonie do każdego z nich. Jeśli chodzi o projekt OUSO MakerDAO, to jest to zbiór po prostu ciekawych linków do materiałów dostępnych na GitHubie, czy też ogólnie w internecie. Także osoby konkretnie zainteresowane tym projektem, a zwłaszcza technologiczną jego częścią, jakimiś przypadkami użycia, mogą tutaj znaleźć naprawdę bardzo ciekawe informacje. Jest to właśnie repozytorium OUSO MakerDAO. Kolejna tutaj ciekawe repozytorium to trzecie Integration Examples, czyli przykłady tego, w jaki sposób integrować platformę, a właściwie stablecoina w naszych rozwiązaniach. Sam kod źródłowy stablecoina to repozytorium DAI i myślę, że jest to jedno z bardziej istotnych tutaj repozytorium, które pozwala nam śledzić cały projekt, jeśli chodzi o produkt DAI w kontekście platformy Maker.
Tutaj, jeśli chodzi o DAI, to oczywiście mamy do wglądu smart kontrakty pisane na platformę Ethereum. I tutaj może chwilę się zatrzymajmy dłużej. Na dłużej oczywiście mamy też issue. Widzimy, że jest 5 otwartych, 16 zamkniętych. Są one takie dosyć mało istotne, ale widać tutaj zaangażowanie zespołu w ich rozwiązanie. Pull requesty do tych naszych smart kontraktów również są stosowane. O, aktualnie dwa czekają na możliwość wdrożenia ich do głównej gałęzi kodu. Jeśli chodzi o zakładkę Projects, nic tutaj nie ma. Wiki posiada dosyć rozbudowany ten projekt. Parę istotnych sekcji w zakresie właśnie technicznego użycia tej biblioteki we własnych projektach, co na pewno ułatwi jej stosowanie właśnie poprzez zespoły czy też samodzielnych programistów w swoich projektach. Zakładka Security. Tutaj nie znajdziemy informacji, natomiast jeśli chodzi o projekt Bug Bounty dla całej platformy Maker, to taki projekt jest prowadzony na znanym nam portalu HackerOne. Osobiście nie wyobrażam sobie możliwości, w której system będący elementem właśnie DeFi, czyli z tych zdecentralizowanych finansów, nie posiadał programu Bug Bounty. To tak samo jakby obecnie w dzisiejszym kontekście na przykład banki nie dbały o swoje bezpieczeństwo. Także tutaj taka moja sugestia, żeby właśnie analizować też, a przynajmniej dowiedzieć się, czy dana platforma z zakresu DeFi, o ile nas interesuje pod względem inwestycyjnym, w jaki sposób i w jakim zakresie dba o bezpieczeństwo swoich rozwiązań. Tutaj mówimy o pożyczkach, także między innymi o pożyczkach, także tym bardziej to jest istotne. Także projekt Bug Bounty dla platformy Maker oczywiście występuje. Wróćmy do GitHuba, zakładka Insights. Pokazuje nam aktywność właśnie w zakresie tego projektu, tego repozytorium. Widzimy, że w miarę nawet systematycznie wydawane są kolejne wersje release na smart kontraktach, do których tutaj mamy wgląd, jeśli chodzi o kod źródłowy. Jeśli jesteśmy tutaj przy omawianiu właśnie repozytorium dai.js, czyli biblioteki napisanej w języku JavaScript, umożliwiającej wykorzystanie platformy właśnie w zakresie własnych rozwiązań, to należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest oczywiście portal NPM, gdzie będzie można śledzić adopcję tej biblioteki. No niestety DAI.js nie ma oficjalnej wersji na platformie NPM. Tutaj znalazłem tylko jedną bibliotekę wydaną po prostu poprzez kogoś ze społeczności tego projektu, także nie jest to stricte związane z zespołem zajmującym się wytwarzaniem tej biblioteki. Także myślę, że w przyszłości pewnie tutaj organizatorzy, osoby odpowiedzialne za projekt DAI również umieszczą to na NPM-ie. Tutaj jeszcze jest taka ciekawa sprawa, jeśli chodzi o inne repozytorium właśnie w ramach organizacji MakerDAO, a chodzi mi konkretnie o właśnie DAI Stablecoin System, w którym to tak naprawdę widzimy kod źródłowy kontraktów tego rozwiązania bazującego właśnie na zdecentralizowanym stablecoinie. I tutaj również kolejna taka drobna sugestia z mojej strony. Jeśli rozważamy w kwestiach inwestycyjnych właśnie platformę tego typu, platformę związaną ze zdecentralizowanym stablecoinem, to musimy wiedzieć, jak ona działa. A tak naprawdę, żeby wiedzieć, jak ona działa i mieć na to dowody, musi mieć ona otwarty kod źródłowy. Otwarty kod źródłowy konkretnie smart kontraktów, które realizują logikę funkcjonowania tej platformy. I to wszystko jest umieszczone w tym repozytorium. Ale jeszcze oczywiście musimy mieć pewność, że to, co jest umieszczone na Ethereum, na platformie, która właśnie hostuje to rozwiązanie, odpowiada temu, co tak naprawdę napisali twórcy. Niestety kod, który trafia na platformę Ethereum, jest kompilowany do czegoś zwanego bytecodem. Po prostu oznacza to tyle, nie wdając się w techniczne szczegóły,
że pomimo tego, że rozwiązanie jest otwarte źródłowe, to ten kod źródłowy nie jest otwarty i nie jest czytelny już po stronie Ethereum, a wynika to m.in. z tego, że po prostu takie rozwiązanie byłoby dużo wolniejsze, a taka kompilacja do takiego bytecodu po prostu dobrze wpływa na szybkość tej transakcji. I tutaj z pomocą właśnie weryfikacji, czy tak naprawdę to, co jest na Ethereum, jest tym, co jest oczywiście otwarte źródłowe, przychodzi nam portal Etherscan, gdzie tutaj wyświetliłem Wam token DAI, stablecoin DAI. I żeby przyjrzeć się, czy tak naprawdę twórcy udostępnili kod źródłowy odpowiedni na GitHubie, czyli realizujący tą zakładaną logikę, musimy sobie kliknąć, jeszcze raz to może pokażę, w prawej części ekranu wiersz kontrakt, klikamy w jego identyfikator i tutaj w zakładce kontrakt właśnie mamy możliwość przeglądania kodu źródłowego całego rozwiązania, w zasadzie kodu źródłowego smart kontraktów realizujących logikę działania tej aplikacji. Także jest to niezwykle ważna, istotna kwestia, którą również możecie wykorzystywać w zakresie weryfikacji innych tokenów ERC20, które właśnie są uruchamiane na platformie Ethereum, aby mieć pewność, że to, co jest realizowane po stronie Ethereum, co jest kompilowane do bytecodu, jest oczywiście tym, co jest umieszczone na GitHubie, czyli jest tym, do czego zobowiązują się twórcy danego rozwiązania i dzięki temu mamy pewność o pełnej przejrzystości tego projektu. Także tutaj na to chciałbym Wam bardzo mocno zwrócić uwagę, by brać to później w ramach swoich analiz właśnie pod uwagę. I myślę, że to wszystko, jeśli chodzi właśnie o MakerDAO w takim kontekście typowo technologicznym. Tak, jeszcze raz podkreślę to, że jest to przedstawiciel DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów. Projekty tego typu są niezwykle ciekawe. Dajcie znać, czy taka seria właśnie jest w obszarze Waszych zainteresowań. Jeśli chodzi o mnie, to na ten moment w kontekście projektu Maker to wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas na wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę o umieszczenie ich w sekcji komentarzy pod tym filmem. Zapraszam również na pozostałe kanały Kryptonarodu. Dziękuję, cześć.